No i kolejny intensywny pojedynek spojrzeń. Czy ruszą na siebie z impetem, czy będzie więcej kalkulacji niż w poprzednich starciach? Paweł Stasiak jest rozjemcą tego pojedynku. A sponsorem walki są hale namiotowe Sosnowskie, a także USIM Jacek Grabowski z Pilc. No, po dopingu słyszymy, że Miłosz Gordel ma za sobą wsparcie publiczności. Dobre te ciosy sierpowe. Tak, zaczęło od dobrego lewego sierpa. Ale ze względu na warunki fizyczne no, nie doszły celu. Na szczęście dla Pietraczaka. Pietraczek jakby troszeczkę spięty tym debiutem jeszcze. Nie czuje dystansu. Tak, zdecydowanie widać, że musi się oswoić troszkę z klatką i z walką. Na razie jeden i drugi ciosy zadają w powietrze. Ale nie ma co się dziwić. Z pewnością sam pamiętasz swój debiut w MMA. Jakie to były emocje? Wiesz co, słabo go pamiętam, bo to już było tyle lat temu, ale na i tak, tyle emocji. Ale na pewno bardzo go przeżywałem. Obalenie. Wychwycona noga. No i była szansa, żeby wstać. Próba ustabilizowania. Wstaje Gracjan po siatce. Ale Miłosz dokładnie wyłapał nogi, wyniósł, obalił, ma pozycję boczną. Pietraczyk teraz ustabilizowany. Obydwie łopatki na macie. Ta noga uniesiona ze względu na to, że jest to obrona przed wejściem na dosiad. Ale na tą chwilę Miłosz Gordon nawet nie próbuje dostać się na dosiad. Ustabilizował swojego przeciwnika. Oj, teraz. Teraz spróbował. I ma dosiad. I czy to początek końca dla Pietraczyka? I mocno, coraz mocniej ciosami rozpuszcza. Pietraczak, aj, miał siatkę, mógł bardziej starać się wstać po siatce lub odwrócić się do siatki i odepchać się nogami. No na tą chwilę broni się tylko i wyłącznie przed ciosami. Mocne ciosy młotkowe w wykonaniu Gordela. Wykluczenie teraz ręki. Próba przejścia do żółwia. Oj, bardzo niekomfortowa pozycja dla Pietraczyka. Tak. Zdecydowanie musi coś robić, bo sędzia to przerwie. Te ciosy może nie są mocne, ale jest ich bardzo wiele. Zostaje zasypany teraz gradem ciosów. Próbuje odpowiadać tutaj na te ataki Gordela. Musi próbować wykręcać. Tych ciosów coraz więcej. Teraz na chwilę. O, Gordel teraz łapie oddech. Tak. 10 sekund do końca. Próba pójścia po dźwignię. Skręcenie się do balachy. Runda zdecydowanie dla Gordela. Ale przetrwał Pietraczyk. Już na pewno miał tutaj okazję. Miał okazję zapoznać się z klatką, oswoić się z klatką. No chyba nie było to przyjemne doświadczenie, patrząc na tę pierwszą rundę. No zobaczymy, wiesz. Niektórzy zawodnicy mający stres przed walką dopiero zaczynają walczyć, kiedy właśnie dostaną. Kiedy tak się często mówi, że no, najpierw trzeba wyłapać, a potem dopiero zaczynamy robić swój plan. Ale to też wielu zawodników doświadczonych tak marzy, że są tymi slow starterami, jak to się mówi. Że ta pierwsza runda taka, na przykład bracia Diaz, tutaj no, szukając tak przykładów z najwyższego topu. Jeżeli patrzymy po Diaz, to nawet nie pierwsza runda, co jeszcze druga czasami jest potrzebna, żeby się rozpędził. No tylko, że no, jak pokazuje ostatnia jego walka, no czasami po prostu już jest za mocno rozbitym i się nie zdąży rozpędzić. Zobaczymy, jak te ciosy, które wyłapał Gracjan, podziałają na niego. Tak, bo to też nie chodzi o to, żeby przyjmować ciosy, żeby się oswoić z klatką. Ale na twarzy nie widać ogromu tych ciosów. Nie, tam dużo tych ciosów z dosiadu też na podwójną gardę przyjął. Widzimy Miłosz Gordel już bardzo nastawiony na atak. Już chciał zająć środek klatki. Runda druga. Oj, wyłapał tego prawego. Siad. To, co skutkowało w pierwszej rundzie,
skutkuje i w drugiej. Bliźniacze podobne obolenia, tak naprawdę w podobnym miejscu wylądowali w też pozycji bocznej. I znowu szuka dosiadu, już nawet ma ten szybciej dosiad. Zdobył ten dosiad. I słusznie, ze względu na to, że ten dosiad jest pozycją, gdzie Gordel mógł zarzucać ciosami Gracjana. Było widać, że sobie nie radzi z tą pozycją, nie potrafi z niej wyjść. Nawet jeżeli chodzi o wykręcenie się do jakiegoś żółwia i próbę ucieczki, to nie wchodziło to w grę. No teraz na tą chwilę próbuje wykluczyć nogą lewą rękę. O, teraz ma plecy. Bardzo zła pozycja dla Gracjana. Musi się kręcić. Wraca z powrotem do dosiadu. Widać to jego ogromną przewagę, jeśli chodzi o umiejętności parterowe. Szybko zdobył ten dosiad. Bardzo dobrze taktycznie Miłosz Gordel rozgrywa tą walkę, ze względu na to, że to, co skutkowało w pierwszej rundzie, stosuje idealnie w drugiej rundzie. Obalił, zdobył pozycję boczną, potem dosiad i dobra reakcja sędziego, ze względu na to, że Gracjan no, nie miał pomysłu na wyjście z tego dosiadu. Nie było sensu przyjmowania kolejnych ciosów. Miłosz Gordel wygrywa. Tak, to co nie udało mu się w pierwszej rundzie, udało mu się w rundzie drugiej. Tam zabrakło trochę czasu. Teraz od początku popracował nad tym oboleniem.